Cześć, ja nazywam się Magda Fritz, a to są rozmowy o seksie. Podcast, w którym odkrywamy, czym jest szeroko rozumiana seksualność, ale też jak ją rozwijać i o nią dbać, zarówno w łóżku, jak i poza nim. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj witam Was w odcinku Solo. Jak zapewne domyślacie się z tytułu, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Libido. Jak to jest, że nasza ochota na seks się zmienia. Dlaczego może nie chcieć nam się uprawiać seksu, dlaczego nie odczuwamy pożądania, dlaczego nie odczuwamy podniecenia? Dlaczego nasze ciało nie reaguje, pomimo tego, że czujemy podniecenie? Dzisiaj porozmawiamy o tym wszystkim, czyli o czym jest libido, a może nawet bardziej o tym, czym ono nie jest. Więc zapraszam Was do słuchania. Przyznam Wam, że pomysł na ten odcinek pojawił się już bardzo, bardzo dawno, ponieważ to jest taki temat, który dotyczy bardzo wielu osób i ja też go lubię w jakiś sposób, ale ze względu na to, że jest on dosyć złożony, to było trudno mi jakoś się zebrać do tego, żeby usiąść i to wszystko przygotować. Mam multum notatek przed sobą i... Wielokrotnie ten temat pojawiał się i pojawia się, zarówno w gabinecie, jak i w rozmowach prywatnych, które mam z różnymi osobami, czy tych instagramowych. Zgłoszenia są takie, że libido jest za małe, albo za duże, albo że rozmijacie się w swoich, w swoim, w swoich potrzebach z partnerem, z partnerką. I mam nadzieję, że w tym odcinku znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania i odkryjemy wspólnie coś nowego na ten temat. Żeby jednak do tego dojść, musimy na początku porozmawiać o tym, jaka jest różnica pomiędzy libido, podnieceniem, pożądaniem a pociągiem seksualnym. Bo bardzo często wszystkie te terminy używamy zamiennie i mówię tutaj my, ponieważ mi również się to zdarzało i zdarza. I nie ma się co tutaj tego wstydzić, ponieważ to o czym dzisiaj wam powiem i o czym będziemy rozmawiać. Po pierwsze nie jest wiedzą o której się mówi szeroko. Po drugie badania na ten temat są względnie nowe i postrzeganie na przykład kobiecego pożądania również zmieniało się na przestrzeni lat również w środowisku seksuologów, ponieważ mamy coraz to nowsze badania. I chciałam to po prostu zaznaczyć, że nie ma w tym nic dziwnego, że mogliście te terminy używać zamiennie i że mamy taką tendencję do wrzucania wszystkiego do jednego worka, bo jest po prostu nam tak łatwiej się komunikować. Więc czym jest Libido? Jaka jest różnica między pożądaniem, podnieceniem a pociągiem seksualnym? Libido jest rozumiane jako popęd seksualny. I przez wiele lat popęd ten rozumiano jako taką samą potrzebę fizjologiczną jak jedzenie czy picie. Jednak, jeśli pomyślimy sobie o tym, co dzieje się z nami, kiedy nie mamy seksu, a co dzieje się z nami, kiedy nie możemy jeść lub pić, no, to myślę, że odpowiedź sama się Wam nasuwa, że nie można tego porównać ze sobą. Nie ma chyba jeszcze osoby na świecie, która zmarłaby z powodu tego, że nie mogła uprawiać seksu. Więc nie jest on nam niezbędny do życia, jak jedzenie i picie. Jest niezbędny do reprodukcji, tak, tutaj się zgodzę, ale nie do przeżycia jako jednostki. Co więcej, badania pokazują, że im mniej seksu uprawiamy, tym mniejszą możemy mieć na niego ochotę, ale to ma związek z naszym mózgiem i temu, jakie przekonania też nadajemy różnym e, sytuacjom. I na odwrót, im więcej seksu, tym chętniej możemy wchodzić w kontakty seksualne. Ale o tym powiem jeszcze więcej, kiedy będziemy mówić sobie o tym, co może pobudzać też naszą ochotę na seks. Utarło się takie przekonanie na temat libido, i też taka była tworzona wokół niego komunikacja, i jest też często, nadal, że libido może być niskie, wysokie, lub może go nie być wcale, i że odczuwanie tego popędu rozumiane jest jako spontaniczna ochota na seks, i że to jest właśnie ta forma, która jest naturalna, i właśnie w taki sposób powinno reagować nasze ciało. Wręcz automatycznie. A jeśli tak nie reaguje, to oznacza, że coś jest z nami nie tak, że jesteśmy popsuci. A to nie jest tak, ponieważ na to, czy my będziemy mieć ochotę na seks i czy do tego do seksu dojdzie, zależy to naprawdę od wielu różnych czynników. I co więcej, za bardzo dużą część tego procesu odpowiada nasz mózg, a nie nasze genitalia. Tym sposobem przechodzimy do rozróżnienia, czym jest podniecenie pożądanie, a czym pociąg seksualny. Wiem, że wydaje się teraz to może trochę skomplikowane, ale mam nadzieję, że tutaj wyobrażam sobie, że mam taką wielką, białą tablicę przed sobą, mazaki i mogę Wam to wszystko rozrysować, ale niestety wybrałam taką formę medium jak podcast i nie mogę Wam tego pokazać ale zostańcie ze mną albo, nie wiem, weźcie sobie kartkę i długopis. Zaczniemy od podniecenia. Podniecenie seksualne. Jest to nic innego jak nasza reakcja ciała na bodziec, który możemy zobaczyć, możemy poczuć, dotknąć lub sobie wyobrazić, bo to nie jest tylko to, co odczuwamy zmysłami, ale też to, co, możemy, co może powstać w naszej głowie. Podniecenie pojawia się mimowolnie, czyli nie kontrolujemy tej reakcji, ale to co dalej zadzieje się z podnieceniem i czy ono się utrzyma, w dużej mierze zależy od naszego mózgu. Jako oznaki podniecenia seksualnego zazwyczaj wskazuje się reakcję genitalną, czyli przepływ krwi do narządów u mężczyzn chodzi tutaj o erekcję, a u kobiet lubrykację pochwy. No i tutaj moi drodzy kolejny trup w szafie, bo wcale tak nie musi być. I tutaj odniosę się do książki Emilii Nagoski, która nosi nazwę w angielskiej formie to jest Come as You Are, w polskim tłumaczeniu, którego ja osobiście nie za bardzo lubię, to znaczy mam na myśli ten tytuł. Nie jestem jego wielką fanką. Ona ma siłę tak na marginesie to jest bardzo dobra książka. Przez bardzo długi czas była niedostępna, ale w końcu chyba ktoś ponownie wykupił do niej prawa i jest, z tego co widziałam, jest teraz w sprzedaży. To nie jest absolutnie jakiś fragment sponsorowany, nikt mi za to nie zapłacił. To jest po prostu książka, którą każdemu polecam i ona jest rewelacyjna, jest bardzo dobra i to jest książka, którą każdy bezwzględnie powinien przeczytać. Ale wracam do tego, o czym napisała Nagoski, i jest to coś, co każdy powinien zapamiętać bez względu na płeć. Czyli to, że reakcja genitalna nie jest zawsze zgodna z doświadczeniem pobudzenia udanej osoby. I mówimy wtedy o niezgodności. To, co jest ważne, to to, że ta niezgodność występuje dużo częściej u kobiet niż u mężczyzn. I nie oznacza to, że one są gorsze czy popsute. Po prostu tak mają i już. I nagoski podaje, że przepływ krwi do męskich genitaliów pokrywa się w 50% z poziomem odczuwanego podniecenia, a u kobiet jest to pokrycie w wysokości 10%. No, jest to spora różnica. Czym to skutkuje? Bardzo często, jeżeli kobieta podczas sytuacji erotycznej z partnerem lub partnerką nie jest nawilżona, nie oznacza to, że nie jest podniecona. I na odwrót. Kobiece genitalia mogą reagować na nawilżeniem w sytuacji dla nich niepodniecających. Nawet takiej, której kobieta by nie chciała, i której ona nie chce, jest ona wbrew niej. I niezrozumienie tego mechanizmu bardzo dobrze widać w oskarżaniu kobiet, które na przykład zostały zgwałcone, że nie mógł to być gwałt, skoro y, zareagowała ofiara fizycznym podnieceniem. Tak? To znaczy, Równa się, że się jej podobało. Są to totalne bzdury, bo reakcja genitalna to nie jest pożądanie. Ona nie dostarcza przyjemności, ona jest po prostu reakcją. A występowanie nawilżenia nie jest równoznaczne z tym, że coś się podoba. To, co jest ważne, jeżeli chodzi o niezgodność, to to, że kobieta nie reaguje na nawilżeniem, na sytuację, nie oznacza, że ta sytuacja jej nie podnieca. I jeśli to wprowadziło Was w pewną konfuzję i zastanawiacie się, okej, okay, no ale to w jaki sposób teraz rozpoznać, czy kobieta jest podniecona, jest jedno bardzo proste rozwiązanie. Mianowicie zapytajcie jej. <laughs> Są oczywiście inne reakcje z ciała, które również wiążą się z podnieceniem, takie jak przyspieszone bicie serca, spłycony oddech, czy na przykład skurcze mięśni. Ale jeśli mielibyście kierować się tylko tym, no to każda osoba, która ymm, miała jakikolwiek wysiłek fizyczny, będzie dla Was y, to, to interpretować jako podniecenie. No, nie, nie idźmy tą drogą, to, to nie jest ta droga. Komunikacja z partnerką, partnerem to jest ten najpewniejszy sposób. Jeśli wiemy już, że podniecenie jest wywołane przez jakiś bodziec, którym może być na przykład dotyk, coś, co zobaczyliśmy, na przykład nagie ciało, zapach, smak albo myśl czy wyobrażenie, to to, co dzieje się dalej, to nasz mózg dostrzega to podniecenie i interpretuje je na podstawie naszej pamięci, nadając znaczenie temu, co się z nami dzieje. I wtedy podejmujemy decyzję, czy to jest coś, czego my pożądamy, czy nie. Mogło się pojawić tutaj pewne zaskoczenie, bo bardzo często mylnie myślimy, że to pożądanie powinno pojawić się pierwsze, a później reaguje nasze ciało. Wszyscy zastanawiają się zawsze, gdzie to pożądanie? Przecież powinno przyjść samo. Czyli to spontaniczne też takie, tak? A zanim podejmiemy zachowanie, które będzie dążyło do kontaktu seksualnego, w naszym mózgu dzieje się takie rozeznanie. Czy ta sytuacja jest dla mnie dobra? Czy dobrze mi się kojarzy? Czy ja tego chcę? I warto tutaj wspomnieć o tym, że od tego, czy nasze pożądanie się rozwinie, zależy, jakie znaczenie w odniesieniu do naszych przeszłych doświadczeń lub przekonań na temat seksu, siebie, czy no i ogólnie już rzecz ujmując, w jakim kierunku poniesie nas nasza głowa. Jeśli pojawi się podniecenie, ale głowa powie... Mm, Ostatnim razem cię bolało. Nasze skojarzenie seksu nie będzie pozytywne, lub nie będziemy kojarzyć tej czynności z czymś przyjemnym, atrakcyjnym. Ta sytuacja po prostu nie będzie przez nas pożądana. To nie będzie coś, co chcielibyśmy powtórzyć. No, dzieje się tak, bo nasze ciała i głowa są mądre. Zostaliśmy w taki sposób stworzeni, by nie powtarzać czynności, które nie dają nam korzyści. I może się wtedy pojawić myśl, że nie warto. A kiedy ta kalkulacja nie będzie na naszą korzyść, trudno, żeby do seksu doszło. Chyba, że się zmusimy, ale jest to kolejny przykład, dla którego nie warto tego robić. Cały czas to powtarzam, ale dochodzi nam dodatkowy argument, że oprócz tego, że dajemy sprzeczne sygnały partnerowi, partnerce, i on w jakiś sposób uczy się tego, co nam się podoba, a co nie. To nie oszukamy swojej głowy i jedynie wzmacniamy negatywne przekonania na temat seksu w swojej pamięci, tym samym zmniejszając swoją ochotę na seks. Więc nikomu to nie służy. Żeby tego było jeszcze mało, e, taką finalną wisienką na torcie, od której zależy, czy dojdzie do zachowania seksualnego, czy podjęcia kontaktu. Może być to jak atrakcyjny jest dla nas bodziec, yy, czyli partner partnerka. Czyli jak duży pociąg seksualny odczuwamy do tej osoby, z którą w ten kontakt mamy wejść. I pociąg seksualny to jest to, co odczuwamy, kiedy ktoś jest dla nas atrakcyjny. Może się on opierać na różnych bodźcach, takich jak czyjś wygląd, zapach, smak albo na przykład intelekt. I Niektórych z tych bodźców możemy być świadomi, a niektórych nie do końca, ale jakby wam to opisać, to jest, to jest to, kiedy mówi się, że czujemy z kim chemię. Po prostu oznacza to, że ta osoba jest dla nas atrakcyjna. I w odniesieniu do relacji jest to zupełnie naturalne, że w przypadku większości osób to nowy partner, partnerka będzie bardziej pociągający. Osoba, którą widzimy jako istotę seksualną, co przy długoterminowych relacjach może być po prostu trudne, ponieważ widzimy różne inne odsłony tej osoby, które nie zawsze mogą się nam podobać, i... albo nawet są w kontrze tej naszej seksualnej strony. Czyli widzimy tę osobę zupełnie jako nieseksualną. Czasem się zdarza, że osoby, z którymi pracuję, mają takie poczucie, że ta relacja już jest tak bliska, że to jest trochę bardziej jakby z członkiem rodziny. Mam tutaj myśli brata, siostrę, albo przyjaciela. Albo ktoś jest na przykład w roli widziany tylko w roli rodzica. To jest właśnie to wtedy, kiedy zmienia się obraz tej osoby i trudno jest w niej dostrzec to, że jest ona też istotą seksualną. Okej. Okay. Przeszliśmy przez wszystkie, czyli podniecenie, pożądanie i pociąg seksualny. To są takie trzy składowe, na to, które mają wpływ na to, czy dojdzie do zachowania seksualnego. To jest ten proces, który się zadziewa. Co ważne, zdarzają się takie sytuacje, w których może brakować któregoś z tych elementów, a i tak seks i przeżycie seksualne może być satysfakcjonujące. Zastanawiam się, czy macie jakiś pomysł, jakie to mogą być konfiguracje. Jak będziecie chcieli to ze mną omówić, to piszcie, bo ja już dzisiaj nie, nie dam rady tego wszystkiego omówić. Wróćmy na chwilę jeszcze do podniecenia. Badania pokazują, że od tego, czy pojawi się podniecenie, kluczową rolę stanowi fakt, czy pojawią się jakieś dystraktory, czyli ja to nazywam takimi przeszkadzaczami. Jeśli bodźcem, który nas podnieca, może być widok na przykład na jego ciała, partnera, partnerki, Albo pocałunek w szyję, to dystraktorem może być na przykład to, że pies wejdzie do pokoju, albo dziecko zacznie płakać, ale też na przykład myśl, że musimy jutro wstać wcześnie, i wtedy te bodźce, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, mogą skutecznie zablokować nasze podniecenie. Czyli od tego, czy od podniecenia rozwinie się pożądanie i dojdzie do kontaktu seksualnego, zależy również od tego, gdzie powędruje nasza uwaga. Tutaj słowo klucz, lub gdzie ona zostanie skierowana. I w tym może pomóc nam uważność. Eee, może uda mi się jeszcze trochę o tym powiedzieć później, albo w jakimś innym odcinku. Najpierw chciałabym, żebyśmy zrozumieli, jakie czynniki i mechanizmy działają w całym procesie, zanim zajmiemy się zmienianiem czegokolwiek. I myśli, które są takimi przeszkadzaczami, możemy zaliczyć do różnych kategorii. Mm, ale takie, które najczęściej pokazują się w badaniach i które wyróżniła na podstawie swojej pracy badawczej, dr Karen Gurney, tak mi się wydaje, że się czyta jej nazwisko, e, to jest taka książka Mind the Gap, którą również bardzo Wam polecam. Gdzieś tutaj ją miałam, bo mm, chciałam Wam podać cały jej tytuł. Mind the Gap, The Truth About Desire, and How to Future Proof Your Sex Life. Tej książki wydaje mi się, że nie ma jeszcze w języku polskim. Być może zostanie ona mm, przetłumaczona. Ale jeżeli angielski nie jest dla Was problemem, to zachęcam do przeczytania, bo ona również bardzo dużo zmienia w rozumieniu pożądania, więc tak polecam. I w tej książce znajdują się te myśli. Które zostały wyróżniane na podstawie badań, które najbardziej przeszkadzają podczas seksu. Wydaje mi się, że nie jestem pewna, przepraszam, nie sprawdziłam tego. Wydaje mi się, że to dotyczyło kobiet, ale tutaj nie dam sobie ręki uciąć. Więc te myśli dotyczyły tego, jak wyglądają one nago, co partner, partnerka pomyśli o moich genitaliach, o wyglądzie, smaku, zapachu. Czy im się podoba? Czy jest im przyjemnie? I co myślą ogólnie o tym, co się dzieje? Jakie są ich doświadczenia, czyli czy czują się wystarczająco podniecone? Takie myśli, tak? Czy jestem wystarczająco podniecona? Jak blisko jestem orgazmu? Ale również myśli, w których pojawia się obawa bólu, zarażenia chorobami przynoszonymi pł płciowo albo ciążą. I tutaj uwaga, zarówno zajściem w ciąże lub nie zajściem w ciąże Tak? Na przykład u par, które starają się o dziecko. To jest też taka myśl, która bardzo może odciągać i przeszkadzać w skupieniu się na tym, co się dzieje tu i teraz, czyli w sensie na tej sytuacji seksualnej. Ocenianie siebie w doświadczeniu seksu, czyli tego, co nam się podoba, jakie mamy preferencje co inni ludzie mogą o tym myśleć. Na przykład rodzina, przyjaciele, społeczeństwo, nasza religia, kultura, czyli inni, ale też mogą zakłócić to jakieś bodźce z zewnątrz, czyli te, o których mówiłam: telewizja, czy dzieci usłyszą, no i inne zmartwienia czy stresory, takie jak praca, dzieci, brak snu, obowiązki domowe. I jak widzicie, wszystkie te myśli mogą skutecznie odciągać nas od sytuacji seksualnej, przekierowywać naszą uwagę na zupełnie inne tory. Te takie nieerotyczne. A jeszcze dodatkowo, jeśli mają one negatywny ładunek emocjonalny, sprawiać, że nie będziemy się czuć komfortowo w sytuacji seksualnej. A jeżeli nie czujemy się komfortowo, no to trudno, żeby, żebyśmy dążyli do tego kontaktu seksualnego, już nie mówiąc o tym, żeby było nam w nim przyjemnie. I jest to szczególnie ważne, to co się dzieje na tym poziomie. Poznawczym w przypadku kobiecej seksualności i zaraz jeszcze trochę więcej o tym powiem. Przez wiele lat kobiece pożądanie było yy, źle interpretowane i trzeba tutaj zaznaczyć, że jeśli chodzi o eksperymenty, projekty badawcze na temat pożądania, to nie są one takie proste. Jak być może się domyślacie, uchwycenie, zdefiniowanie, a tym samym zaplanowanie eksperymentu dotyczącego pożądania było dla badaczy wyzwaniem. I dzięki tym najnowszym badaniom wiemy, że kobiety mogą rzadziej odczuwać pożądanie takie, które jest rozumiane jako coś, co po prostu do nich przyszło, że nagle coś się włącza i ono jest. Przez to, że przez długi czas właśnie w taki sposób było rozumiane libido, utarło się, że kobiety, ponieważ u nich nie pojawia się zazwyczaj to pożądanie spontaniczne, oczywiście może, tak, ale nie dotyczy to wszystkich kobiet i raczej dotyczy mniejszości, że jeśli u kobiety nie pojawi się spontanicznie ochota na seks, to oznacza, że ona tego seksu nie chce w ogóle lub że nie jest zdolna do odczuwania pożądania. I jest to nawet w taki, sam, w taki sposób interpretowany przez kobiety. A ponownie okazało się, że jest to błąd. Bo 15% kobiet, tylko 15% chciałam Wam powiedzieć, doświadcza spontanicznego pożądania. Czyli takiego, że o, nagle mają ochotę na seks. 30% doświadcza pożądania responsywnego. Zapamiętajcie. Responsywne, i one pragną tego seksu tylko wtedy, kiedy już dzieje się coś bardzo erotycznego. A 50% to jest mieszanka dwóch powyższych zależności, w zależności od kontekstu. I do tego kontekstu to też jest ważne słowo. jeszcze wrócimy. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że to, że kobiety mogą inaczej odczuwać pożądanie i że nie jest ono zawsze prawie zawsze takie spontaniczne. Nie oznacza, że coś jest z nimi nie tak. Po prostu są kobietami w taki sposób funkcjonują i o tym też w swojej książce mówi Nagowski. Niestety przez wiele lat po prostu tym benchmarkiem byli mężczyźni, tak, więc może się wydawać, że z kobietami coś jest nie tak, a one po prostu takie są i nie ma co tego oceniać. U osób, które nie zauważają u siebie takiej nagłej ochoty na seks, potrzebny jest bodziec, i wtedy mówimy o pożądaniu responsywnym. Czyli u niektórych osób czekanie na to, aż pojawi się pożądanie lub podniecenie, może doprowadzić do tego, że ono się nigdy nie pojawi i one się tego nie doczekają, ponieważ dopiero podjęcie jakiegoś działania lub wystawienie się na jakiś bodziec doprowadzi do pojawienia się podniecenia i pożądania. Tak? I ten bodźcem może być naprawdę bardzo wiele rzeczy. To może być, właśnie, nie wiem, jakiś obraz, to może być nagie ciało partnera, partnerki, to może być film, to może być książka, ale musi zostać podjęte jakieś działanie, albo musi być ten bodziec, żeby pojawiło się to podniecenie i pożądanie. No, i tutaj pojawia się pytanie, w jaki sposób będziemy wiedzieli, co jest naszym bodźcem, co działa na rozbudzenie naszego pożądania, a co je hamuje, bo tak może działać to w dwie strony. I żeby to bliżej omówić, przyjrzymy się teraz modelowi podwójnej kontroli. <noise> Mam takie poczucie, że macie teraz ochotę wyłączyć to, bo nie jest to zbyt seksowna nazwa. Ale uwierzcie mi, jest ona kluczowa w rozumieniu tego, jak, jak działa nasze pożądanie. Zakasamy rękawy i teraz model podwójnej kontroli. Model ten zakłada istnienie w naszym mózgu układu pobudzającego i hamującego, i one działają na siebie nawzajem. I od tego zależy, czy w danej sytuacji pojawi się odpowiedź seksualna, czy nie. Mamy dwa te systemy: SIS. To jest system hamowania seksualnego i mamy SES, system pobudzenia seksualnego, czyli taki hamulec i pobudzacz. System hamowania seksualnego to jest ta część, która jest takim seksualnym hamulcem. To jest tak, jakby ona jest opisana jako taki przycisk w naszym ciele, który mówi wyłącz. I ten system reaguje na potencjalne zagrożenia, tutaj w cudzysłowie, bo to może znaczyć dla każdego coś innego. I to są takie zagrożenia rejestrowane przez zmysły i też produkowane w formie wyobrażeń, które mózg interpretuje w danym momencie w jakiś sposób jako nieodpowiedni taki moment na wywołanie pobudzenia. Czyli to jest może być taka myśl na przykład o niechcianej ciąży. Ale to jest też nam potrzebne, ponieważ ten system hamowania Działa również w sytuacjach, których na przykład w sytuacjach społecznych, kiedy to mogłoby być krępujące dla nas, jeżeli zareagujemy w dużym stopniu podnieceniem, tak? Czyli to jest też coś, co nam pomaga, a nie tylko przeszkadza. No i mamy system pobudzenia seksualnego, i to jest ta część pobudzająca reakcję seksualną. To jest ten przycisk włącz. On reaguje na różne bodźce o takim znaczeniu seksualnym. Ponownie to może być wzrok, słuch, zapach, dotyk, wyobrażenia, wszystko, co mózgowi naszemu może się, co mózg nasz nauczył się kojarzyć z pobudzeniem seksualnym. Więc to, czy dojdzie do pożądania, zależy nie tylko od tego, jak aktywny jest mechanizm pobudzenia, ale też jak silny jest system hamowania. Co więcej, tak samo jak różnimy się od siebie, my ludzie, pod kątem temperamentu na przykład, różnimy się również pod kątem tego, jak wrażliwy jest nasz system hamowania i pobudzenia. I tych kombinacji, tego jak działają u nas te przyciski, może być kilka. Możemy być na przykład wysoko na skali, zarówno pobudzenia, jak i hamowania, możemy być nisko na obu skalach. Lub nasz poziom wrażliwości y, może się różnić na każdej z nich. Jest wiele opcji, dlatego warto zrozumieć, w jaki sposób u nas indywidualnie działa ten model podwójnej kontroli. I taką ankietę temperamentu seksualnego możecie znaleźć albo w książce Emilii Nagoski, o której wspomniałam wcześniej, albo na jej stronie internetowej. I zostawię wam link w opisie odcinka. Ankieta w książce jest po polsku, jak kupicie po polsku, a ankieta na stronie internetowej jest w języku angielskim. Tak jak powiedziałam, nie będę tutaj mówić o każdej z konfiguracji po kolei, ale chciałam zaznaczyć i chciałam, żebyśmy skupili się dzisiaj na tym, że to, co najczęściej powoduje trudności w sferze seksualnej, zarówno związane z pożądaniem, jak i orgazmem, to jest wysoki poziom wrażliwości na hamulce, czyli ten nasz SIS. Czyli możemy mieć nawet wysoki poziom pobudzenia, ale jeśli nasz poziom hamowania jest również wysoki, może to skutecznie oddalić nas od chęci podejmowania aktywności seksualnych. Myślę, że warto wspomnieć, że to, co w naszym przypadku może być bodźcem pobudzającym, a co hamującym, może takim nie być dla innej osoby dzieje się to dlatego, że wychowujemy się w innym środowisku, mamy inne doświadczenia oraz preferencje, co może często też doprowadzać do nieporozumień, jeśli założymy, że takie same wyzwalacze czy pobudzacze będzie miał partner, partnerka i będziemy zdziwieni, dlaczego na przykład nie reaguje na coś, co na nas działa. Chciałam też zaznaczyć, że żeby się nie obwiniać za to, co na nas działa, a co nie, każdy z nas ma prawo do tego, by podniecały go różne rzeczy. W związku z innymi komunikatami, które słyszymy na przestrzeni życia, uwarunkowaniami społecznymi i kulturowymi, będziemy się też różnić w przypadku płci, w której zostaliśmy wychowani, no, to wszystko ma na siebie ogromny wpływ. Dlatego też tak ważne jest, żebyśmy od nawet najmłodszych lat uważali na to, jakie komunikaty przekazujemy dzieciom na temat ich seksualności i seksualności w ogóle. Bo jak pewnie się domyślacie, jeśli dziewczynkę straszy się od samego początku ciążą, to może być dla niej największy hamulec już w życiu dorosłym, jako już dorosłej kobiety. Więc uważajmy na to. Choć wydaje mi się, że po ostatnich wydarzeniach, że w tym kraju nikomu nie zależy na tym, żeby kobiety miały jakiekolwiek prawa i żeby miały przyjemność z seksu, ale zostawię sobie to na boku. No i zgubiłam teraz myśl przez to wszystko. A, no, jak, się, jak się pewnie wracam do, do, do tych dwóch systemów, czyli Cis i SES. Na szczęście, jak być może się domyślacie, no nie jest tak, że nie można nic z tym zrobić. I choć uważa się, że poziom tych dwóch systemów to są raczej nasze cechy stałe, to możemy się nauczyć, w jaki sposób nasze ciało i głowa funkcjonuje. I pierwszym krokiem jest właśnie ustalenie tego, w jaki sposób u nas działa mechanizm hamowania i pobudzenia, a następnie potrzebujemy zidentyfikować, co działa na nas pobudzająco, a co hamująco. I to, co możemy zrobić, to możemy bardziej uruchomić swoją część pobudzenia, na przykład eksponując się na wybrane bodźce przez nas, a wykluczyć lub przynajmniej spróbować zminimalizować bodźce, które działają na nas hamująco. Wiem, że brzmi to dobrze w teorii, może być trudniejsze w praktyce, ale jest to, jest to możliwe. Wymaga na pewno uważności, wymaga praktyki, wymaga obserwacji samego siebie, wglądu, no i oczywiście komunikacji z partnerem-partnerką. Żeby tego było mało, to dochodzimy do ostatniego elementu tej całej układanki, mianowicie kontekstu. I trochę może to być wsadzeniem kija w mrowisko, takim zamieszaniem, no bo. Okazuje się, że nawet jeśli dobrze znamy swój mechanizm pobudzenia i hamowania, to te same bodźce, które już uda nam się zidentyfikować, mogą działać różnie w zależności od kontekstu. W książce Nagoski jest podanych mnóstwo przykładów. To ten odcinek dzisiaj brzmi jak promocja tej książki i daję Wam słowo, że nie jest to naprawdę związane z tym, że akurat teraz postanowili oni wznowić tę książkę, ponieważ ja ją mam już od bardzo długiego czasu, ale tak się po prostu to zgrało w czasie. No, no nic, no, no wyjdzie na to, że robię darmową promocję, no trudno. W tej książce jest mnóstwo przykładów, ale myślę, że ten, e, tak mi się wydaje, że dobrze obrazuje. Dobrze, dobrze opisuje, jak ważny jest kontekst. Wyobraźcie sobie sytuację, że z kimś flirtujemy, a ktoś i, i ten ktoś nas zaczyna łaskotać. <laughs> Może się to nam spodobać i rozwinąć coś więcej. Ale jeżeli zmienilibyśmy kontekst tej sytuacji, i wyobrazimy sobie, że jest to osoba, na którą jesteśmy tak maksymalnie wkurzeni, na przykład, bo nie wiem. Zostawiła brudne naczynia w zlewie albo brudne skarpetki na podłodze, i my właśnie je widzimy, i ta osoba zaczyna nas łaskotać. No to mogą, może nas tylko ta sytuacja wkurzyć. Absolutnie będziemy dale dalecy od jakiegokolwiek podniecenia. A jest to przecież ten sam bodziec, który wcześniej być może byśmy wskazali jako ten, który na nas działa. Ale to, co różni te dwie sytuacje, to jest kontekst. I on jest bardzo ważny, bo takich sytuacji może być naprawdę wiele, dlatego nie wystarczy nam zrozumieć tego, co nas podnieca i co nas hamuje, ale też być uważnym na to, w jakim kontekście te sytuacje mają prawo na nas zadziałać, bo niewłaściwy dla tej chwili kontekst może tak samo zadziałać na nas hamująco. Jak niepodniecający dla nas bodziec. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Żebyście jeszcze bardziej mogli zrozumieć, czym jest kontekst, na kontekst składają się okoliczności. Czyli z kim jesteś, gdzie się znajdujesz, jaka jest ta sytuacja, czy ona jest dla ciebie znana, nowa, czy czujesz się bezpiecznie, czy nie. Ten drugi element to jest ten, jak czujesz się wewnętrznie. Jaki masz stan umysłu, czyli ogólnie jak się czujesz? Badania pokazują, że u kobiet kontekst ma dużo większe znaczenie niż u mężczyzn. Ponownie, nie oznacza to, że coś jest z kobietami nie tak, po prostu tak mają. Po prostu ten kontekst jest dla nas ważny. Rozumienie tego, jak działa nasz mechanizm pobudzenia i hamowania. Czy jesteśmy w grupie osób, które odczuwają pożądanie spontaniczne, czy responsywne, a może miksu wszystkich czynników, łącznie z kontekstem, jest niesamowicie ważne w drodze do zadowolenia z życia seksualnego i na zrozumieniu oczywiście się nie skończy. <laughs> Potrzebujemy też to, czego się nauczyliśmy, oczywiście wcielić w życie. I Pewnie popełniając po drodze kilka błędów, eksperymentując i sprawdzając, co się sprawdza u nas, zarówno w pojedynce, jak i w parze. Dobrze, to wychodzimy bardziej z, z tych różnych teorii, modeli, od czego jeszcze zależy nasze libido. Tutaj chciałam Wam powiedzieć o bardzo takich przyziemnych sprawach. Bo są jeszcze inne czynniki, które mogą wpływać na nasze pożądanie i na podniecenie. No i ja nie byłabym sobą, gdybym o nich nie wspomniała, bo są to również rzeczy, które mogą wpływać na kontekst. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, w której ktoś zgłasza obniżone Libido, a kiedy zaczynamy rozmawiać, ja zaczynam zadawać pytania. Okazuje się, że dzieje się właśnie któraś z tych rzeczy. Które wpływa na ogólne funkcjonowanie tej osoby. I jest to bardzo taki prosty, prosty link do mniejszej ochoty na seks. Więc w takiej rozmowie zawsze pytam o, po pierwsze, ogólny stan zdrowia. Jeżeli chorujemy, oczywiście, różne choroby mogą mieć też różny wpływ na to, jak funkcjonujesz na ciało, podniecenie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę teraz w to chodzić, ale. Jeżeli ogólny nasz stan zdrowia jest kiepski, no to trudno, żeby nie miało to żadnego wpływu na życie seksualne. To samo dotyczy się hormonów, czyli czy ta gospodarka hormonalna, czy wiemy cokolwiek o niej, w jaki sposób ona funkcjonuje, czy wszystkie te parametry są prawidłowe. Jeżeli chodzi o kobiety, to tutaj też nie możemy zapominać o tym, że. Osoby menstruujące, różne fazy cyklu wpływają na nasze zainteresowanie seksem, bo na przykład po owulacji może spaść w ogóle ochota na seks, ponieważ zmienia się poziom wydzielanych hormonów w naszym ciele. Spada testosteron i estrogen, a rośnie progesteron, co może też wiązać się z tym, że zmienia się nawilżenie, więc dobrze w tym czasie zaopatrzyć się w lubrykant, tak na marginesie. Bo to jest zupełnie naturalne, że to, to, to się zmienia, ale bardzo często nie bierzemy pod uwagę tego, że no, jako kobiety jesteśmy w jakiś sposób cykliczne, tak? to znaczy te hormony się zmieniają u nas w trakcie różnych faz cyklu i że to również może mieć wpływ na nasze libido. To, o co pytam, to też ilość snu i zmęczenie. Deprywacja snu, czyli brak snu, może mieć ogromny wpływ w ogóle na nasze funkcjonowanie, a tym samym na seks. Więc o to też zawsze pytam. O trudności w innej sferze życia, wywołujące stres. Stres. Jest też bardzo dużym czynnikiem, który wpływa negatywnie na nasze życie seksualne. Mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze ugryźć jakoś w inny sposób, w innej formie albo przez odcinek oddzielny albo jakoś inaczej, bo też wiem, że zgłaszaliście, że to jest temat, który by was interesował. Pytam o trudności w relacji. Tutaj jak pamiętacie, mamy te trzy czynniki i rozmawialiśmy sobie o atrakcyjności partnera. Ale też o kontekście, więc to, jeżeli mamy jakieś trudności w relacji, no to nic dziwnego, że możemy mieć też mniejszą ochotę na seks. Pytam też o w ogóle zadowolenie z wyglądu, o taką atrakcyjność, tak? Partnera, partnerki, czy, czy oni się nam podobają, czy nie, czy to się jakoś zmieniło w czasie, bo to też może mieć wpływ. Pytam o styl życia, o dietę, aktywność fizyczną, spożywanie używek, bo to też może mieć jakiś wpływ. No i oczywiście przyjmowane leki. Tak, są różne leki, które mogą wpływać na poziom e, libido i na no, no głównie też na taką reakcję fizjologiczną. Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, tak samo jak zmienia się nasza sytuacja w życiu, Nasz stan zdrowia, fazy naszej relacji i tak dalej, i tak dalej, nasza ochota na seks również ma prawo się zmieniać. I wraz z nowymi rolami, które przyjmujemy w życiu, może zmieniać się też nasze otoczenie to, gdzie na liście priorytetów znajduje się seks i jest to zupełnie normalne, że możemy w tym momencie na seks nie mieć przestrzeni. I to, w jaki sposób myślimy o seksie, na ile go potrzebujemy, może zmieniać się na przestrzeni życia, bo zmienia się również kontekst. Zmieniamy się my. I z mojego doświadczenia wynika, że jest to szczególnie obecne wśród świeżo upieczonych mam. Mamy, które pomimo tego, że ich życie w zasadzie wywróciło się do góry nogami, są w nowej roli, wymagają od siebie tego, by ich Libii dowróciło. W zasadzie zaraz po połogu. A przecież w ich przypadku mówimy tu i o zmianach hormonalnych, i bardzo często o deprywacji snu, i, i o zmianach w ciele, i zupełnie nowej roli, w której one muszą się odnaleźć. Dlatego. Apeluję do, do, do mam i do ich partnerów, i partnerek, żeby wzięli to wszystko pod uwagę i byli dla siebie w tym czasie bardzo wyrozumiali. I jeśli Cokolwiek was niepokoi, to oczywiście potraktować to poważnie, ale też podejść do tego z ciekawością, a nie krytykując siebie, oceniając siebie, że już minęło tyle czasu, a ja nadal nie mam ochoty na seks, tak? Albo a my nadal nie uprawiamy seksu, bo, bo, bo to, to jedynie spowoduje taką niepotrzebną presję. To już będzie chyba taki finalny. Już dopływamy do brzegu, dopływamy. Bo to pytanie, które się też bardzo często pojawia, tak, to jest to, co jeśli nasze libida nie są kompatybilne. No i jak już wiecie, czym jest libido, no to też możecie sobie wyobrazić, że, 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 że pewnie nie o to chodzi, tak? Ale to jest chyba jedna z najczęstszych problemów, które zgłaszają pary i osoby indywidualne też, że nasze libida się różnią. Że chcemy seksu w różnym czasie, że ja mam duże, większe libido od mojego partnera, partnerki. I mam nadzieję, że po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka wiecie, że nie jest to y, może nie tyle proste, ale takie prostolinijne. Że okej, okay, jeśli nie udaje nam się uprawiać seksu, chce nam się w różnych momentach, lub wydaje nam się, że drugiej osobie nie chce się nigdy. Mam nadzieję, że, że po wysłuchaniu tego odcinka wiecie, że ten temat wymaga pochylenia się, przyjrzenia się indywidualnym różnicom i zrozumienie tego, co może wpływać na nasze pożądanie. I w przypadku jakiejkolwiek niezgodności. Chociaż może to też być jedynie taka, że może nam się wydawać, że jesteśmy w tym niezgodni, a może się okazać, że po prostu potrzebujemy innych kontekstów, potrzebujemy innych bodźców. Ale jeżeli pojawią się te różnice, przede wszystkim warto najpierw samemu zrozumieć, w jaki sposób pożądanie u nas funkcjonuje i czego potrzebujemy do tego, by je rozbudzić. Dla jednej osoby może być to. Czas spędzony bez dzieci, nie oszukujmy się, dla innych spróbowanie czegoś nowego, a jeszcze dla innych porządne wyspanie się. I tylko wy wiecie, czego potrzebujecie i co może wam pomóc. Tylko wy możecie wiedzieć, co może być waszymi hamulcami, bo wy wiecie swoją historię i jesteście w stanie to. Wskazać. A jeżeli nie jesteście, to zawsze możecie zgłosić się do specjalisty, seksuologa, psychologa, który y, wam w tym po prostu pomoże. Razem poszukać, bo to trochę na tym polega. To nie jest tak, że my mamy jakiś rentgen w oczach, tylko po prostu razem tego szukamy. A jak już zrozumiemy ten swój mechanizm, y, no to wtedy dzielimy się tym z drugą osobą i, i dzielimy się swoimi potrzebami. Bo bez komunikacji ta druga osoba nie ma szans zrozumienia, dlaczego y, możemy nie mieć ochoty na seks. I może być tak, że ta rozmowa nie będzie łatwa, ale myślę, że w ramach zadbania o swoje wspólne życie seksualne jest tego warta. Bardzo często też wydaje nam się, że pewnego rodzaju niedopasowanie y, z góry przekreśla naszą relację. Oczywiście, w niektórych przypadkach tak może być. I to się zdarza, ale powiedziałabym, że raczej w większości przypadków potrzebne jest po prostu dokłębne zrozumienie i wgląd w siebie, ale też w potrzeby partnera, partnerki, w to, jak działa jego mechanizm, jej i wgląd w to, w jakim, w jakim momencie w życiu i naszej relacji jesteśmy, czego potrzebujemy, co możemy zrobić, by było nam przyjemniej i z ciekawością tego szukać, doświadczać, bez krytykowania siebie i z dużą dozą zrozumienia zrozumienia tego, że możemy zrobić czasem tyle, ile możemy, ale to wcale nie oznacza, że nasze życie seksualne będzie wyglądać y, już tak zawsze, bo patrz, punkt wyżej, cały czas się zmieniamy. Sytuacje, w jakich jesteśmy, konteksty się zmieniają, yy, zmienia się nasze ciało, i w tych różnych momentach życia seks może grać też różną rolę w naszym życiu. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam w tym pomoże i rozpoczniecie swoją własną drogę w rozumianiu tego, co wpływa na Wasze życie seksualne, co wpływa na Wasze pożądanie i pozwoli na rozwój. No bo przecież o to wszystkim nam chodzi. Jeżeli ten odcinek był dla Was pomocny, nie wierzę, że dopłynęłam do brzegu, ale udało się. Jeżeli ten odcinek był dla Was pomocny i wartościowy, to przekażcie go dalej. Może ktoś jeszcze z tego skorzysta. Wszystkie źródła, z których korzystałam, będą wymienione w opisie odcinka. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to jak zwykle e, możecie pisać na magdamoupa.rozmowyoseksie.pl, albo znajdziecie mnie na Instagramie pod nazwą rozmowy o seksie. A ja na ten moment dziękuję wam bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia.